Dzień dobry Państwu. Dzisiaj moim gościem jest Krzysztof Jabłoński, znany Państwu jako Jabolissimus albo jako Jabol. Witam Cię, Krzysztofie. Dzień dobry, serdecznie witam tradycyjnym precz z komuną. Precz z komuną. Niech żyje wolna Polska. Chciałem z Tobą o dwóch rzeczach porozmawiać i pierwszą będzie rzecz bardziej, że tak powiem, bieżąca. Mianowicie pan Borys Budka, były przewodniczący Platformy, obecnie kandydat do Parlamentu Europejskiego, już odchodzący minister aktywów państwowych. W kontekście tej całej narracji o prorosyjskich związkach Prawa i Sprawiedliwości był uprzejmy powiedzieć, że wyobraża sobie delegalizację, znaczy wniosek o delegalizację Prawa i Sprawiedliwości. No i to jest takie, moim zdaniem, dosyć bardzo takie, no, ambitne posunięcie w polityce, mało jednak praktykowane. Nie było chyba zbyt wielu przypadków w państwach demokratycznych urzędowej delegalizacji partii politycznej zajmującej pierwsze lub drugie miejsce w sondażach, zyskującej poparcie 30 lub lepiej procent wyborców. Trochę można to uznać według mnie za taki wyraz bezsilności politycznej, że takie w ogóle myślenie się pojawia. Też bardzo ryzykowne, ponieważ mogę sobie wyobrazić dramatyczne konsekwencje takiej decyzji. Też wydaje mi się, że jest to kopiowanie wzorców niemieckich, dlatego że w Niemczech, gdzie jakby bardziej uzasadnione jest takie myślenie, dlatego że AfD, którą z kolei chcą delegalizować niemieckie elity polityczne, faktycznie ma mnóstwo niebezpiecznych i takich, no, szemranych związków, czy to z Rosjanami, czy z Chińczykami również. No ale u nas to jest, ten argument o związkach PiS z Rosjanami jest, no, przeraźliwie dęty. Do tego Budka jeszcze mówi o zniszczeniu polskiego życia politycznego w celu utrzymania się przy władzy przez ostatnie 8 lat. Jak ty na to patrzysz? Jak ty sobie, po pierwsze, w ogóle co myślisz o samym takim pomyśle i takich planach, że w ogóle takie plany sobie politycy Platformy roją w głowach, a po drugie, gdyby ktoś się zdecydował na ten ruch, co moim zdaniem jest możliwe, bo wszystko jest możliwe, ale nie jest to jakoś bardzo prawdopodobne mimo wszystko chyba. Jakie według Ciebie miałoby to mieć konsekwencje społeczne? Jakie mogłoby to mieć konsekwencje społeczne? O, to jest bardzo ciekawy scenariusz. Ale zacznijmy od początku, bo po pierwsze, kontekst. Kontekst tego, tej rzekomej prorosyjskości PiS-u. Przecież to PiS i rząd PiS-u przekazał Ukrainie czołgi, to PiS odciął nas, uniezależnił od rosyjskiego gazu, budując Baltic Pipe, zarzucony przez różne rządy. Donald Tusk mówił, że nie potrzebujemy norweskiego gazu i będziemy brać rosyjski. Chciał sprzedawać strategiczne spółki Rosjanom. To jest kontekst, to jest odwracanie uwagi. Bardzo ważna rzecz, na którą zwracasz uwagę, to jest to, i to faktycznie, to jest bardzo ciekawa obserwacja. Być może to jest właśnie powtarzanie narracji, która ma miejsce w Niemczech wobec AfD, bo w wielu strategicznych kwestiach czy politycznych tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, demokraci kontra republikanie, czy w Niemczech wobec innych krajów europejskich, my wyglądamy na taką piaskownicę. Na taki sandbox eksperymentów socjologiczno-politycznych, co się da zrobić, do czego da się zmusić tradycyjną część społeczeństwa, na ile da się te tradycyjne frakcje tych wyborców, tradycjonalistów ograć, żeby jakiś taki nowy lewicowy świat stworzyć. To wydaje się ten kontekst, a wracając do scenariusza. Borys Budka mówi o zdelegalizowaniu PiS-u. Jest to oczywiście absurdalne, bezzasadne,
bo taki wniosek może być, jeśli się nie mylę, tylko w momencie, kiedy dana organizacja polityczna nawołuje do tworzenia komunizmu, nazizmu albo planuje w sposób przemocowy przejąć stery w państwie bądź naruszyć ustrój państwa. No i Obalić ustrój państwa, chyba tak to jest sformułowane. najpewniej tak. Mówię z głowy, czyli z niczego, więc trzeba się domyślać, co autor miał na myśli, oczywiście. I wyobraźmy sobie teraz, że przecież to Platforma Obywatelska wkroczyła do telewizji, do strategicznego miejsca. W prokuraturze miały miejsce wymiany prokuratorów zupełnie bezprawnie. Takich działań bezprawnych jest już przez ostatnie pół roku całkiem sporo, więc to w kwestiach formalnych to Platforma podpada tak jakby pod te paragrafy umożliwiające delegalizację partii, moim zdaniem. Ale sądy są jakie są. Możemy sobie teraz wyobrazić sytuację, że Borys Budka ten wniosek składa, jakieś tam justitutki to przyklepują, PiS jest delegalizowany, te 30 parę procent społeczeństwa się wścieka, wychodzi na ulicę, dochodzi do jakichś bardzo dziwnych scenariuszy, w którym rząd Platformy, przecież rząd koalicyjny, któryś z koalicjantów na przykład się przestrasza tej sytuacji, z jakiegoś względu rząd upada i trzeba wyłonić nowy rząd, a PiS już jest zdelegalizowany. Następnym krokiem takiego scenariusza może być właśnie delegalizacja Platformy i zostajemy na scenie politycznej, gdzie nie ma dwóch No, najważniejszych wielu, graczy. wielu by się to marzyło. Tylko teraz, wiesz, jest na przykład pytanie praktyczne. Ja tego nie wiem, ty pewnie też tego nie wiesz, a Borys Budka pewnie o tym nawet nie pomyślał. W przypadku delegalizacji partii jako takiej, co się dzieje z jej parlamentarzystami? Oni przecież nie tracą mandatu, no chyba, że tracą. Ale to było, no więc mamy parlamentarzystów bez przydziału, mamy wyborców bez przydziału i ty myślisz, że może dojść do jakichś gwałtownych protestów społecznych? Ja tego nie wiem. Natomiast jest na przykład w Niemczech argumentem przeciwko delegalizacji AfD jest chociażby to, że właśnie, że elektorat nie zniknie, w związku z czym za chwilę i tak powstanie jakaś inna partia, która będzie takim samym zagrożeniem dla tamtejszego systemu. W Polsce ja wątpię, żeby do tego w ogóle doszło, chociaż no też po tej władzy no wielu rzeczy żeśmy się spodziewali raczej tak, żeby się straszyć i straszyć innych, a nie że faktycznie do nich dojdzie, a jednak do nich dochodzi, więc no, może dojść do próby delegalizacji PiS-u. Stanowisko koalicjantów nie jest mi znane, poza tym, że Szymon Hołownia stwierdził, że on nie widzi podstaw do takiego działania. No teraz po prostu ja to traktuję jako właśnie objaw jakiejś politycznej paniki, która ma owszem wzmocnić nastroje własnych wyborców, bo ja tego teraz nie znalazłem. Jak będę montował materiał, to może to jeszcze znajdę, chociaż nie wiem, czym się będzie chciało szukać. Roman Giertych taki u siebie, taki jakby żarcik zamieścił, że on, ponieważ każdy może się uznać jako Trybunał Konstytucyjny, to że on, tak cytuję to z pamięci, ale że on tam mówi, że on wydaje decyzję o delegalizacji PiS-u i zakazie pełnienia funkcji publicznych przez osoby związane z PiS-em na lat 10. No, faktycznie ten ewentualny wyrok, żeby spełnił oczekiwania Borysa Budki, to musiałby wyglądać mniej więcej tak, ale to jest już wielkie zadanie praktyczne wtedy, no bo trzeba by po prostu pozbawić praw, no może nie 3 miliony wyborców, bo pewnie większość, no wtedy po prostu, no część nawet może być zadowolona z tego paradoksalnie, bo po prostu lubi radykalne, mocne działania i nieważne, kto by je robił i w jaką stronę. Część po prostu się wycofa z życia politycznego, no ale zostałoby kilkadziesiąt, myślę,
lub tysięcy co najmniej osób, które byłyby dla takiego systemu nowego, już po prostu w pełni autorytarnego, zagrożeniem. Wiadomo, że Unia Europejska by zapewne nie tutaj niespecjalnie się tym przejęła, chociaż też pytanie, czy na pewno, dlatego że wiemy, że może być jednak trochę inny układ sił po wyborach do Europarlamentu, niezależnie od tego, czy PiS będzie miał pozycję mocną czy słabą, no na pewno prawdopodobnie słabszą niż teraz, prawda? Ale ogólnie te partie konserwatywne będą silniejsze, w związku z czym też stanowisko Unii Europejskiej w tej sprawie może być pewną tutaj zagadką, choć wiadomo, że jak ktoś liczy na Unię, to z reguły się przeliczy. No ale No, jeżeli teraz mówisz jeszcze. Unia, to jest jak z Leninem. Mówisz Lenin, myślisz partia, mówisz partia, myślisz Lenin, mówisz Unia, myślisz Niemcy, mówisz Unia, mówisz Niemcy, myślisz Unia, więc Niemcom cokolwiek się będzie działo w Polsce, będzie pasować. Plan minimum to jest kontrola czy maksimum. To kontrola nad Polską, no ale plan minimum to jest zrobienie takiego chaosu, żeby Polska nie mogła nadganiać Niemcy gospodarczo. I to jest realizowane od. To szybko, szybko, to już jest. Ja nawet nie wiem, że to już nie jest zrealizowane, powiem ci, To jest jako zrealizowane, dokonane. ale to jest realizowane regularnie od kilkudziesięciu lat. Więc granica zachodnia też niedługo. Jeżeli tak bardzo przyspieszymy historię, też może się okazać naruszalna i wszystko może się tu zacząć dziać. Traktowanie Niemiec jako państwa przyjaznego to jest chyba jednak naiwność. Niemcy po połączeniu RFN i NRD zaczęły mieć ogromną przewagę na terenie Unii. I zaczęły tę Unię po prostu podporządkowywać. W momencie, kiedy to była wspólnota europejska jeszcze, to Niemcy i Francja, RFN i Francja były na tym samym poziomie, równoważyły się i Niemcy faktycznie były hamowane, ale po połączeniu z NRD przewaga Niemiec jest bardzo duża i za pomocą fundacji, za pomocą przekupywania elit, za pomocą korumpowania elit, poprzez ściąganie polityków na emerytury do Europarlamentu za gruby hajs, Cmentarzysko słoni. cmentarzysko słoni, tak, to wszystko jest sposobem rozbudowywania Niemiec. No przecież te same problemy, co my, mają znacznie większe państwa. Są książki, które cytują, w jaki sposób obalono Berlusconiego we Włoszech, tak? Instalując tam Montiego za pomocą kryzysu gospodarczego, bodajże Montiego. Francuzi, Tak, też tak. to wypłynęło do prasy, zaczęli się skarżyć na to, że Niemcy podważają, czy finansują ekologów podważających energetykę atomową. Niemcy finansują organizacje, które sprowadzają imigrantów do Europy, no po to, żeby rozbić te społeczeństwa, które będą się z tym mierzyć. Teraz będzie pakt migracyjny, który będziemy musieli przyjąć na klatę. Dostaniemy stada. Nie chcę tutaj ci naruszać algorytmów, prowokować. Ale dostaniemy stada. To wystarczające skojarzenia powinno budzić. No Tak. i będziemy mieć problemy. Więc Niemcy regularnie próbują podporządkować Unię. Przy czym to jest coś takiego, że zamiast samemu iść do przodu i być tym większym liderem, powodują problemy, z których uważają, że Niemcy sami są w stanie przetrwać. I Polska jest szczególnym takim celem, co odczuwamy na własnej skórze, no bo najbardziej zaczęliśmy ich gonić, podważać ich pozycje, jesteśmy tutaj najbliżej, geografia jest bezwzględna. No, tylko taka sugestia jeszcze, żeby skończyć ten off-top.
Zawsze się mówiło, że u nas jest bałagan, pospolite ruszenie i tak dalej. A się okazuje, że i zawsze się mówiło, że trzeba by jakiegoś Niemca, żeby tak menadżerował, to wszystko się jakoś tam ułoży. No mamy takiego niemieckiego, w stylu niemieckim polityka i widzimy, jak to się układa, jest coraz gorzej, bałagan. No i on realizuje wzorce niemieckie, bo za co się Niemcy nie wezmą, to tak rządzą tą Europą, że ją zaraz rozwalą. I to tak kończę ten off-top. Wróćmy do Nie, tych no wiesz, delegalizacji. to nie jest jakiś wielki obstacle, że wiesz, gadaliśmy o Platformie, a zeszło na Niemcy, więc ja dodam od siebie, że też jest to dosyć ciekawe, że wiesz, ta potęga Niemiec jest coraz bardziej umowna tak naprawdę. Ta potęga Niemiec w dużym stopniu bierze się stąd, nie z faktycznej potęgi, tylko z tego, że Niemcy są w stanie opłacić grono ekspertów i polityków, którzy nas o tej potędze cały czas przekonują. Ale Tak. właśnie to, Tak, że Niemcy. za co nie spojrzymy? Przecież łączność internetowa w Niemczech fatalna, biurokracja fatalna i papierowa. Mamy zieloną technologię rzekomo i kopalnie niemieckie emitują 184 razy więcej metanu niż deklarują. Volkswagen miał być takim zielonym pojazdem, taką zieloną marką, jeszcze przy silnikach spalinowych, i żeby być, żeby spełniać normy, to przecież musieli fałszować na potęgę testy. Niemcy to jest jedno wielkie kłamstwo, i trzeba zapomnieć o jakiejś potędze Niemiec. Przed wojną nie baliśmy się Niemców. Pamiętaliśmy zwycięskie powstanie wielkopolskie, wygraliśmy wojnę celną z Niemcami. Więc czego tu się bać? Trzeba po prostu zdefiniować swoje interesy i przestać patrzeć się na te Niemcy jak na niemiecką przysłowiową. Nie ma czegoś takiego. To jest Zwłaszcza, że barachło, to jest rzesza. jeszcze dodałbym do tego, że Niemcy też są jakby ofiarą własnych szaleństw, jak to zresztą nie pierwszy raz w historii, to jest Tak. wręcz ich specjalność. I to elitarne szaleństwo ekologiczne za chwilę wykończy same Niemcy, dlatego że przecież chociażby, nie wiem, przemysł motoryzacyjny, czy cały przemysł chemiczny, ta chemia z Niemiec, no, symbol niemieckiej potęgi gospodarczej i niemieckiej jakości. Za chwilę może zdechnąć po prostu pod ciężarem wymagań ekologicznych, które narzucają elity. No pewnie za chwilę się okaże, że Niemcy jakoś to obejdą, ale wiesz, sam fakt, że Niemcy tak nerwowo w tej chwili, tak już po prostu na siłę dociskają Europę po to, żeby po prostu funkcjonowała jako, nie wiem, gospodarstwo pomocnicze gospodarki niemieckiej, pokazuje, jak bardzo zła jest ich sytuacja, jak bardzo oni tego potrzebują po prostu, żeby przetrwać. No ale tutaj właśnie, dobra, wróćmy do głównego wątku. Jak myślisz, to w ogóle Zeszliśmy na jest... Niemcy, a przecież mowa jest o Rosji, no więc. Tak. Mi się wydaje jeszcze, to jest taka moja ogólna refleksja, zresztą nie tylko moja, że tak, nadużycie instytucji komisji śledczych i ich całkowite ośmieszenie może służyć również temu, żeby w przyszłości nikt już takiej komisji śledczej, jednej czy drugiej, nie był w stanie rozliczyć rządów obecnych, dlatego że tych komisji nie będzie nikt traktował poważnie. I tutaj jesteśmy na bardzo dobrej drodze. No ale znowuż, to jest dygresja, ponieważ powiedziałeś o Rosji, no bo wiadomo, że też, no jakby to chyba Dawid Wittgenstein pisał, nie jestem pewien, że też chodzi o ośmieszenie samej idei, samego pomysłu, że ktoś u nas mógłby szukać rosyjskich szpiegów, no i to też moim zdaniem się może niestety w jakimś stopniu udać. Natomiast chciałbym, kończąc ten temat, jakby się cię zapytać, raczej zaproponować ci po prostu jakiś proces myślowy na żywo, co jest Myślisz, że to jakby się głów. uda? No nie wiem, zobaczymy, słuchaj. Jaki może być główny motyw tego no, szalonego mimo wszystko i takiego no, bardzo autorytarnego pomysłu tej delegalizacji PiS-u? No bo co to jest? Czy to jest właśnie zapatrzenie
zapatrzenie w Niemcy? Czy to jest panika? Czy to jest takie przyznanie, że Platforma nie jest w stanie normalnymi metodami uczciwej walki politycznej wygrać ze swoim przeciwnikiem? Co to jest? Co to ma być w ogóle? To jest głupota połączona z szaleństwem. Głupota z szaleństwem i cwaniactwem. O! Są to politycy, więc oni muszą być cwani. I chyba dochodzi do nich to, jak bardzo są beznadziejni. Czego się nie dotkną, to zepsują. Nie potrafią tego nawet sprzedać w jakiś sposób, który kiedyś przy monopolu medialnym może by się udał. Szaleństwo to jest już po tylu latach bycia odsuniętym od władzy, kiedy wydaje im się, że ta władza im się należy absolutnie. Przy jednoczesnej niezdolności do intelektualnego przepracowania tego, do jakiejkolwiek pracy, no, spowodowało wyraźne pogłębianie się pewnych, no już chyba chorób. Strategia przez wiele lat realizowana tworzenia nienawiści, tworzenia atmosfery spisków, wymyślania głupot, stworzenia całej alternatywnej rzeczywistości, w której ten PiS jest nie wiadomo jakim potworem, wymyślania afer, których nie było, kiedy 200 kilkadziesiąt wiz miało być, urosło do 600 tysięcy sprzedanych na straganie. I tym podobnych bajeczek jest jednocześnie połączone z cwaniactwem, które działało, kiedy był monopol medialny, bo jednak, kiedy był monopol medialny, Platforma Obywatelska i jej ludzie byli zdolni do PR-owskiego rozgrywania tematów. I zostało im to, że zawsze działało, że jak coś się nie udaje, znowu nie wyszło, Polacy, nic się nie stało, wrzucało się jakiś idiotyczny temat, który miał odwracać uwagę. Takim tematem właśnie wydaje mi się, że jest hasło o delegalizowaniu PiS-u. Jest to bardzo głośne, mają się wszyscy na tym skupić, zapomnieć o CPK, zapomnieć o spacerach Tuska z Putinem, zapomnieć o hołdach lennych składanych Niemcom przez Tuska, przez Bodnara, przez Hołownię, przez Sikorskiego. Przecież oni wszyscy składali te hołdy. To są sprawy ważne. Oni teraz wrzucają, krzyczą, zdelegalizujmy PiS. Usuńmy krzyże. To są rzeczy, które są zrozumiałe dla wszystkich i jak wszyscy zaczną się rzucać przy nadmiarze informacji na takie tematy ważne, symboliczne, ale emocjonalne, zapomną o innych tematach. To jest moim zdaniem ich pomysł na rozgrywanie tej indolencji, zasłanianie, przysłonięcie, przykrycie tego, jak bardzo niszczą Polskę na życzenie swoich mocodawców. Ale to się po prostu nie uda, bo nie ma do tego podstaw. Prawnicy, nawet te justytutki, które, no, ucieczka sędziego Szmyta pozwoliła na ujawnienie sytuacji, że sędziowie nie podlegają żadnej kontroli kontrwywiadowczej, mają dostęp do wszelkich informacji. Przecież to jest gigantyczna dziura w bezpieczeństwie państwa. Ja od dawna mówiłem, że państwo przyszło w 40, to państwo przyszło w 1944 roku na sowieckim bagnecie. Było tu ustanowione jako pompka, która miała wysysać zasoby. Przez cały czas komunizmu upuszczała nam co chwilę krwi. W przypadku Solidarności to było wyrzucenie miliona najbardziej wykształconych ludzi za granicę. Nawet takie liczby się wymienia.
czyli też wielka strata. Potem się zmienił tylko pan z Moskwy, zmieniono na Berlin, ale cała struktura została. PiS chciał to niby zreformować, no ale widzimy, że nie był w stanie. I w tym systemie, gdyby robiono jakieś reformy, no to ostatni bezpiecznik to są sądy. To zabezpieczono przy okrągłym stole istnienie sądów, które mają być nieruszone. Mieliśmy z tym problem, że nie było dekomunizacji w sądach. Znamy te problemy i dziura w bezpieczeństwie państwa polega też na tym, że nie tylko, że sędziowie mają dostęp do wszystkich informacji, ale też na tym, że każdą reformę mogą sędziowie zatrzymać, bo mogą nawymyślać różne głupoty. I duża część tych sędziów się odwołuje do trybunałów europejskich, czyli do niemieckich. I takiego mają pana. To jest problem, to są rzeczy ważne i to są rzeczy, z którymi będziemy musieli się zmierzyć. Wszelkie mowy o tym delegalizowaniu, zwalczaniu, to są takie odwracania uwagi, które są w mediach i do dyskusji bardzo miłe, ciekawe, głośne, no ale odwracają uwagę od rzeczy tych najważniejszych, które nas czekają. Ale nawet tej, bo też wszedłem w dygresję i prawie zapomniałem, o czym miałem, do czego dążyłem, wspominając o sądach. Nawet te justytutki widzą, i tu powtórzę za Rafałem Ziemkiewiczem, nawet te justytutki widzą, że ta rewolucja znacząco zwolniła i spodziewają się, że PiS jednak może wrócić do władzy, więc tego typu krzyki o delegalizacji PiS-u są tylko krzykami, bo nawet ci sędziowie, którzy oddali całe serce Platformie i jej mocodawcom, nie zdecydują się na taki ruch, bo wiedzą, że będą pociągnięci za nielegalne działania. No tak, tylko ja przez chwilę, zanim wróciłeś do wątku sędziów już tak konkretnie, że to też Ziemkiewicza mówiącego o tym słuchałem i znów nam zeszło na chwilę na Niemcy, no to tak pomyślałem sobie, że wyłania się z tego z jednej strony taki no strasznie jednak dołujący obraz sytuacji, no bo tak naprawdę ci Niemcy to tutaj jakby wszystkim sterują, trudno jest się im postawić, jak tylko się im postawisz, no to wtedy potężna machina cię zmiecie i z nią nie wygrasz, bo przecież no te wszystkie rzeczy, o których mówiłeś chwilę wcześniej, o tym na przykład, że co jest ważne, jeżeli chodzi o, nie wiem kontekst relacji Platformy z Niemcami, no to tego ludzie, czy w ogóle tych hołdów składanych Niemcom przez różnych polityków, no to jakoś ludzie to przyjęli do wiadomości, to nie przeszkadza. Ja mam wrażenie, że wciąż u nas tej świadomości, jak dużym zagrożeniem są Niemcy po prostu jako taka, no, w jakimś stopniu może, nie wiem, no jak to ująć dobrze, ale tak, Rosja jest takim państwem, które musi funkcjonować zagarniając terytoria innych krajów i jakby ich cały, nie wiem, też jakiś taki kulturowy pierwiastek, no to Niemcy przynajmniej obecnie trochę się zachowują jak takie państwo, które działa bardzo podobnie, tylko że wobec gospodarek innych państw i ich zasobów właśnie, nie wiem, ludzkich, finansowych i tak dalej. No ale Niemcy, jak już wiemy, słabną, w związku z czym tak naprawdę to nadzieją jest po prostu ten niemiecki kryzys, który pozwala uznać, że w którymś momencie Niemcy już nie miałyby siły na to, żeby te wszystkie fundacje, te wszystkie nagrody, tym wszystkim polskie elity sobie dalej wychowywać. No ale wtedy powinny pojawić się elity inne, które będą w stanie tą Polskę przejąć i poprowadzić ją już drogą jakby nie antyniemiecką, tylko po prostu niezależną od Niemiec. I w tym kontekście taka delegalizacja PiS-u może taki proces dramatycznie spowolnić, tak jak spowalnia całe nasze uniezależnienie się od Niemiec i wzrost naszej pozycji gospodarczej, no bo to nie jest problemem, że my jesteśmy, no zawsze będziemy z Niemcami powiązani
gospodarczo chociażby. Jesteśmy obok siebie, graniczymy ze sobą. Natomiast no, chodzi o to, żeby ta relacja była maksymalnie równa. Dobrze, możemy jeszcze 100 lat gadać o Niemcach, a Niemcy i tak będą zawsze pewnie obok i po prostu to się nie zmieni. Mamy takie położenie, jak No nie mamy. wiadomo jak długo, bo mimo wszystko tam może jednak nastąpić przekształcenie w jakiś rodzaj kalifatu i wtedy to będzie bardzo ciekawe. Kiedyś cesarstwo nazywane bizantyńskim zmieniło się w sultanat, także sultan nosił tytuł cesarza i kalifa. A teraz Rzesza może się zmienić w kalifat albo w coś jeszcze. No Turków też jest dużo, więc też może w jakiś sultanat. Historia alternatywna i pisarze fantastyki oferują nam całe mnóstwo ciekawych scenariuszy. Kiedyś granica z Turcją była na Dniestrze, niedługo może być na Odrze. No, którą to nie popływamy jakoś specjalnie, no ale zobaczymy, może to będzie dla nas lepsze rozwiązanie. Ciężko to przewidzieć, też nie wiadomo, czy my do tego czasu dożyjemy, a jeżeli dożyjemy, czy będziemy mieli narzędzia, żeby o tym jeszcze gadać z naszymi widzami. Gadamy już tyle, ile mieliśmy gadać całą na oba tematy, a szedł nam temat jeden, który jakby się wyewoluował jeszcze w temat niemiecki. No ale dobrze, słuchaj, ja chciałem cię namówić jeszcze na kilka takich refleksji, dlatego że niepostrzeżenie zupełnie minęło mi przynajmniej pół roku bez telewizji polskiej, z którą obaj współpracowaliśmy. Bez telewizji polskiej, która została, jak widzowie pamiętają, w sposób wrogi przejęta w grudniu. Wtedy zresztą ten kanał wystartował i też o tym rozmawialiśmy. Ja mogę powiedzieć od siebie, że ciekawie się ten rynek mediów zmienił. Oczywiście tej telewizji polskiej jest bardzo szkoda, ale okazało się, że telewizja Republika bardzo płynnie przejęła cały ten potencjał TVP Info od strony merytorycznej, i od strony bazy widzów, i od strony nawet takiej wizualnej, profesjonalnej. Więc tutaj myślę, że to tylko można pochwalić, że to się tak udało. Druga rzecz, którą widzę, to jest to, że tak ja sobie założyłem tego YouTube'a, no to teraz już każdy, to znaczy ja nie mówię, że to akurat przeze mnie, bo no ja jestem za mały, żeby tutaj mną się ktoś inspirował, ale no mnóstwo dziennikarzy sobie pozakładało te YouTube'y i mam takie poczucie, ja wiem, że powtarzam tą konstrukcję już myślową, ale no ponieważ to pierwotnie planowałem taki cykl o tym zrobić i raczej go już nie zrobię, ale po prostu ta myśl będzie wracała, że to dziennikarstwo prawicowe się trochę znalazło w podobnej pozycji jak partie polityczne prawicowe w latach 90. Znaczy tutaj jest trochę inaczej, bo jest parę podmiotów większych, ale jest też wielkie rozdrobnienie. Teraz każdy próbuje działać na własną rękę i to jest z jednej strony bardzo fajne, bo nagle się okazuje, że mamy mnóstwo przekazu. Nawet może trochę szkoda, że tak nie było w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo ten przekaz wtedy się jakby skupił w jednym miejscu, a teraz go jest więcej i to może bardziej wpływać na przekonywanie ludzi do jakichś wartości konserwatywnych czy politycznych wyborów zorientowanych na prawicę. Ale też wydaje mi się, że ten rynek jest trochę już przesycony, że na przykład ludzie mogą nie mieć czasu oglądać, słuchać wszystkiego. Więc myślę, że w którymś momencie będzie musiał przyjść ktoś taki jak Jarosław Kaczyński w polityce, kto te wszystkie małe podmioty jednak zgromadzi, da każdemu jakąś tam platformę do działania, ale jednak to będzie bardziej zorganizowane w coś wspólnego, bo inaczej no to po prostu my się tutaj, wiesz, no te rozbite oddziały moim zdaniem trochę nie mają takiej możliwości przyciągania uwagi, bo uwaga ludzka też jest no, ograniczona, prawda? Tak samo jak miejsce na antenach jest ograniczone. Bo ja na przykład bardzo często, wiesz, widzę, że nie wiem, jest bardzo fajna jakaś rozmowa u Ziemca albo Graczaka, a ja już nie mam czasu jej posłuchać i lecę sobie dalej, bo no bo Ziemkiewicz coś wrzucił, nie? Albo Matka Kurka coś wrzucił, po prostu trzeba wybierać, czego się posłucha. Nikt nie będzie miał 24 godzin, żeby wszystkiego słuchać od początku do końca. Więc wiem, długo, długo gadałem, ale chodzi po prostu o jakąś taką twoją refleksję, jak wygląda ta sytuacja pół roku po wrogim przejęciu telewizji polskiej przez ekipę podpułkownika Sienkiewicza. No, ja znowu wrócę
Dzisiaj jakieś fatum wracają ci Niemcy. TVP było gigantyczną instytucją. Największym medium w Europie Środkowo-Wschodniej. I rozbicie tej instytucji zmieniło rynek w ten sposób, że, bo ty patrzysz w tej skali dotyczącej nas, a patrząc zupełnie z drugiej strony, z góry, nie ma żadnego medium w Europie Środkowo-Wschodniej, które jest w stanie finansowo, organizacyjnie, produkcyjnie konkurować z niemieckimi wydawcami. Wszystko jest podporządkowane niemieckim wydawcom. Jest to niedomknięte dzięki temu, że Republika przejęła płynnie i chwała jej za to widzów TVP Info, ale szczerze wątpię, czy Republika będzie w stanie produkować seriale obyczajowe, które tworzą postawy, które tworzą rozrywkę formatującą mentalność. Takim narzędziem było TVP, a w każdym razie mogło być, gdyby było używane w pełni świadomości, jak wielką rolę może pełnić kulturo-mentalnościowo-twórczą. Tego nie było w tym stopniu. Skupiono się właśnie na stworzeniu jednego przekaziora bardzo silnego, gdzieś na etapie epidemii przestał to być fortepian, który miał różne głosy. Najpierw wyleciał Janek Pospieszalski, potem zaczęło się to zawężać, zrobiło się za wąsko i oderwał się przekaz od takich osób, które rozprowadzają, dyskutują, zastanawiają się, mają wątpliwości i w ten sposób oderwało się to od społeczeństwa, które jest pełne ludzi, którzy nie śledzą polityki, nie wiedzą do końca, kto jest kim, mają wątpliwości. Ktoś musi ich pytania zadać publicznie, a potem się nad nimi zastanowić. To się mniej ogląda, ale też ma swoją konieczną rolę. Rynek się znacząco zmienił pod tym względem z góry patrząc, a patrząc z dołu mamy kolejny etap, bo pół roku temu my opuściliśmy Wielki Okręt, a tu się teraz zaczyna następny etap. Otóż jak nie ma jednego wielkiego, gigantycznego TVP, to nawet Republika nie stanowi takiego zagrożenia, żeby trzeba było utrzymywać te wszystkie polskojęzyczne media z kapitałem zagranicznym na takim poziomie mobilizacji. Już w wirtualnej Polsce bodajże, w innych mediach też się przebąkuje o zwolnieniach grupowych. Więc zaraz ten YouTube się tak nasyci, że już będzie 100 gadających róż. Parafrazując pewnego zasłużonego nie wiadomo w czym dyktatora komunistycznych Chin. Więc no cóż, no rynek się zmienia znacząco, zmienił się znacząco patrząc z góry i to, co mówiłeś, no my mamy jakieś tam swoje kanały, coś tam relacjonujemy, ma to niskie oglądalności, nie do końca nam zależy na tym, żeby to było jakoś masowe, bo na takim etapie, pamiętamy, kilkanaście lat temu byliśmy na podobnym etapie, kiedy była blogosfera. Nie wszystkie notki musiały się oglądać, czytać po kilkadziesiąt tysięcy czy po kilka tysięcy, ale ta praca intelektualna po prostu musiała trwać, musiała trafiać do konkretnych ludzi, którzy się zastanawiali. Teraz to, czym była blogosfera, stało się vlogosferą. My sobie rozmawiamy ze sobą nawzajem, więc
też nie do końca jest tak, że każdy sobie, raczej wspólnie. I to, że tamta strona zwalnia tamtych ludzi i oni też trafią na YouTube'a, to, że oprócz Republiki powstał kanał Zero, który jest taki, no ja powiem, lemingowaty, ale spełnia bardzo ważną rolę. Ja tego nie oglądam, bo nie jestem w stanie tego zdzierżyć, ani jednego, ani drugiego tak naprawdę. Kanał Zero jednakowoż przebija bańki. On poszerza jakby świadomość takiego przeciętnego odbiorcy, tak. Który po prostu był, który nie miał nawet świadomości, że jest lemmingiem, tylko po prostu był takim odbiorcą głównego nurtu, a tutaj nagle mu ten główny nurt się trochę poszerza. No nawet tak. To, że wiesz, ja nie śledzę tego... Tam była bańka TVN-owska. I okno Overtona przesunięte na kanał Zero powoduje, że nagle argumenty z naszej strony przepływają powoli na tamtą stronę. Jeżeli tam z wirtualnej Polsce... Wyłączam panu mikrofon. Przepraszam. Guziczek, tak? Dobrze. Chciałem tylko powiedzieć jako taki przykład, że na przykład, wiesz, ja nie śledzę, może ja się mylę, może jak Meller był w TVN-ie, to tam też się tak zdarzało, ale wątpię. Myślę, że u Mellera w TVN-ie to może jak Joasia Miziołek się pojawiała, to może to było największe odstępstwo od normy. A teraz jednak, jak jest program Mellera w kanale Zero, no to tam na przykład raz się Wojtek Mucha pojawił. No więc to jest pewne przesunięcie tej granicy wyraźne. Był też Wiktor Świątek. Świetlik. Wiktor Świetlik z kolei sam bardzo poszerza, bo on robi takie dyskusje polityczne w Super Ekspresie, które są na YouTubie, gdzie z kolei zaprasza Rafała Ziemkiewicza. Więc on też właśnie w takim miejscu, o którym ja bym na przykład nie pomyślał tak sam z siebie, też ten dyskurs się trochę przesunął, co moim zdaniem pokazuje, że wbrew niektórym narzekaniom, my jednak jesteśmy w sytuacji lepszej niż w roku 2015. Była chyba teraz Zygfryd Czaban na Twitterze napisał taką analizę, według której jest gorzej, a moim zdaniem jednak jest lepiej, bo właśnie takie przyczółki na razie zostały zdobyte i może będą utrzymane tego myślenia bardziej konserwatywnego, prawicowego, nawet w tych mediach mainstreamu. Ale to taka moja dygresja. Kończę. Pod warunkiem ciężkiej, regularnej pracy z naszej strony i interwencji opatrzności jak zwykle. No bo nie możemy wierzyć w to, że będziemy ciężko, regularnie pracować. Takie cuda u Polaków się nie zdarzają. U Polaków normą jest to, że przychodzi Matka Boska, dzieje się cud i jakoś to wtedy jest. Więc jednakowoż możemy się troszeczkę oszukiwać, że tę regularną, ciężką pracę będziemy wykonywać i stworzymy warunki, w których interwencja opatrzności znowu nas uratuje. Tak, no cuda się zdarzają. Myślę, że mamy, tak zawsze staram się mieć jakiś mocny i optymistyczny, albo przynajmniej mocny akcent na koniec, to myślę, że taki akcent właśnie postawiłeś. A ja widzę na zegarku, że za chwilę będzie dzwonek i lekcja się skończy. Tak, i będziesz musiał się zająć ciężką pracą, ja zresztą również. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ku chwale ojczyzny. Do następnego razu. Cześć. Dziękuję Państwu za uwagę.